Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego rodzice i wychowawcy niestety często deprawują swoje dzieci. Zapraszam. Otóż, żeby praca wychowawcza miała sens, musi ona przebiegać dwutorowo. Z jednej strony młodemu człowiekowi trzeba uświadamiać, co jest dobre. To jest praca, można powiedzieć, bardziej na poziomie intelektualnym. Wskazywaniem tego, co jest dobre i dlaczego postępowanie w ten sposób jest dobre. Z drugiej strony musi to być wyrabianie pewnych nawyków, czyli dobrych przyzwyczajeń. Nawyki wyrabia się poprzez przyzwyczajanie do wypełniania jakichś dobrych uczynków, a przyzwyczajamy dzieci do wypełniania takich uczynków poprzez nagradzanie i karanie. Nagradzanie w jakikolwiek sposób, chociażby dobrym słowem, i karanie podobnie. Tutaj sposoby są rzeczą drugorzędną i warto bez wątpienia to podkreślić również, że samo słowo to jest pierwsza forma i bardzo skuteczna forma, i w 90% przypadków, jeśli zaczynamy od początku w ten sposób, to samo pouczenie, pochwała i nagana są już w większości przypadków wystarczające. A więc z jednej strony wskazujemy na poziomie rozumowym, co jest dobre, wyjaśniamy, dlaczego oczekujemy od dziecka takiego i takiego zachowania, i z drugiej strony wymagamy, egzekwujemy, konsekwentnie wymagamy i egzekwujemy takiego zachowania i nagradzamy i karamy. I teraz zaniedbanie któregokolwiek z tych punktów prowadzi właśnie do deprawacji. Zacznijmy najpierw od pierwszego punktu. Jeśli on zostanie zaniedbany, to znaczy jeśli młodemu człowiekowi nie będziemy tłumaczyli, dlaczego uważamy, że to zachowanie jest dobre, dlaczego wymagamy od niego tego zachowania, dlaczego warto jest, aby on chciał, aby on pożądał właśnie takiego zachowania, takiej cnoty. Cnota jest właśnie skutkiem tego wychowania. Czyli cnota to jest taki nawyk plus dobry nawyk, który jest jednocześnie zrozumiany, który jest jednocześnie dobrowolnie wypracowany, zachciany. Człowiek zechciał wypracować właśnie taką cnotę, zechciał wyrobić sobie takie dobre przyzwyczajenie, chce tego, jest to świadome i dobrowolne, i taki nawyk plus nazywamy właśnie cnotą. To może być później jeszcze naturalna, nadprzyrodzona, natomiast to jest bardziej już kwestia katechetyczna, a nie wychowawcza, w tej przynajmniej w tym naszym krótkim materiale. A więc zaniedbanie pierwszego punktu, czyli zaniedbanie tego pouczenia, sprawi, że tworzymy tylko nawyki, tylko dobre przyzwyczajenia. Taki model wychowawczy nazywamy, znaczy można nazwać formą tresury. Człowiek jest wytresowany, jak takie zwierzę w cyrku, wie, jak reagować na konkretne sygnały i może to robić wtedy jakby zewnętrznie bardzo dobre wrażenie. To jest taka, może być wspólnota, rodzina, szkoła, cokolwiek, wyglądać jak pruska armia, niezwykle uporządkowana, niezwykle porządnie to wszystko wygląda, ale jednocześnie, jak tylko człowiek wyjdzie poza te ramy, to nagle się okazuje, że to wszystko nic nie znaczyło, że oddaje się wszystkiemu temu, co było przeciwne temu, co wcześniej w nim wypracowano. Dlaczego? Dlatego, że nigdy świadomie i dobrowolnie tego nie chciał, dlatego, że nie zrozumiał, dlaczego to jest dobre, i sam wypracowany nawyk jest pewnym dobrem, ale jeśli jest on narzucony z zewnątrz, jeśli jest on postrzegany jako coś opresyjnego, to po prostu zostanie zrzucony właśnie jako coś opresyjnego i tak naprawdę człowiek się nie rozwinął. A więc pierwsza forma deprawacji w wychowaniu to jest tresura. Tylko i wyłącznie kładzie ten rodzaj wychowania nacisk na zewnętrzne wypracowanie pewnych nawyków, bez zrozumienia ich i pragnienia ich, bez pracy nad tym, aby młody człowiek faktycznie zrozumiał i pragnął tego sposobu postępowania. Drugi rodzaj deprawacji, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest zaniedbanie drugiego aspektu. A więc taki rodzic, wychowawca mówi wprawdzie, co jest dobre, mówi, dlaczego to i to jest dobre, dlaczego należy zachowywać się w taki i w taki sposób, być może nawet stara się sam dać przykład, ale jednocześnie nie wyrabia w dziecku dobrych nawyków. Taki sposób wychowania prowadzi do człowieka, który zupełnie nie jest w stanie nad sobą zapanować. To będą, może się to jakby rozwinąć w bardzo różne kierunki, ale ten człowiek w ogóle nie będzie miał siły woli, jeśli chodzi o pokonywanie samego siebie. O co chodzi?
Ano, taki młody człowiek, któremu wprawdzie mówi się, co jest dobre, ale nie oczekuje się od niego tego czynienia dobra, nie oczekuje się od niego tego wyrabiania w sobie tych dobrych nawyków, pokonywania swoich słabości, nie oczekuje się od niego, albo tylko oczekuje się w sposób taki bardzo niewyraźny, na zasadzie, że tak, tak powinno być, ale tutaj wcale nie musi to być aż tak poważnie, ale no dobrze, dobrze, to już następnym razem, no... To jest rodzaj wychowawcy, który właśnie albo w ogóle nie zwraca na to uwagi, albo teoretycznie zwraca, ale w praktyce to tam tylko jak czasem jest zdenerwowany, to gdzieś tam krzyknie, ale tak naprawdę to nie nagradza i nie karze za właśnie wypełnianie lub niewypełnianie jakichś dobrych uczynków. To, tak jak wspomniałem, prowadzi do człowieka zupełnie rozbitego, bezsilnego, człowieka, który nie jest w stanie pokonać samego siebie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że człowiek pracuje zgodnie, działa, postępuje zgodnie ze swoimi nawykami. To znaczy, jeśli młodego człowieka nauczyliśmy właśnie poprzez pracę wychowawczą, poprzez te dwa aspekty, tłumaczenie i wyrabianie dobrych nawyków, czyli pewną dyscyplinę, ale do tego zaraz dojdziemy, jeśli tego aspektu nie ma, przede wszystkim wypracowania tych dobrych nawyków, no to taki człowiek przyzwyczaja się do czegoś innego. Na przykład dziecko przyzwyczaja się do tego, że wszyscy dookoła mu służą, że ono nic nie musi robić i wszyscy dookoła mu służą. Czy zdajemy sobie sprawę, kogo my wychowujemy w ten sposób, jeśli uczymy dziecko czegoś takiego, jeśli nie uczymy go wykonywania pewnych obowiązków i tego, że to ma później konsekwencje dobre lub złe? Jeśli kogoś takiego wychowujemy, jeśli dziecko przez całe swoje dzieciństwo uczy się w praktyce tego, że wszyscy mu dookoła muszą służyć, to wychowujemy człowieka, który będzie patologiczny. Człowieka, który będzie oczekiwał, że społeczeństwo będzie w ten sposób wobec niego skakało. Cały czas będzie mu nadskakiwało. Wychowujemy człowieka, który prawdopodobnie będzie całe życie żył na utrzymaniu innych. Który będzie całe życie oczekiwał od innych, że oni mu coś dadzą. To jest nawyk. Jeśli całe dzieciństwo człowiek w ten sposób żyje, to ma w sobie wyrobiony głęboki nawyk, głębokie przyzwyczajenie, że inni wokół niego skaczą, inni mu nadskakują, inni mu wszystko dają. Taki człowiek jest nieużyteczny społecznie, taki człowiek będzie cierpiał sam, bo cały czas nie będą mu dawali tyle, ile on chce, inni, jednocześnie będzie innym cierpienie sprawiał, no bo oczywiście człowiek, który taki roszczeniowy jest siłą rzeczy, innych będzie denerwował, niepokoił, innym cierpienie sprawiał, innych będzie, dla innych będzie ciężarem. A więc tutaj widzimy, jeśli nie wyrabiamy dobrych nawyków, to siłą rzeczy wyrabiamy złe nawyki. Jeśli nie pilnujemy tego, żeby dziecko mówiło prawdę, nie nagradzamy mówienia prawdy i nie karzemy mówienia nieprawdy, no to wyrabiamy w dziecku nawyk, że mówi się tak, jak jest wygodnie, tak, jak to działa, tak, jak to jest dla mnie korzystne. Czyli wychowujemy takiego cynika, takiego człowieka kłamcę po prostu, który będzie w stanie, jak mu jest wygodnie, tak powie, człowieka, który będzie oszukiwał, człowieka, który będzie zdradzał, człowieka, który będzie, jego słowo nic nie będzie znaczyło w praktyce później, tylko będzie znaczyło tylko tyle, że jest wyrazem jego chwilowych interesów. Każda taka praca, każdy taki nawyk, który w dzieciństwie, później w wieku młodzieńczym staramy się wypracować. Jeśli on zostanie wypracowany, to on no właśnie wyrabia, jeśli jest jednocześnie połączony z tą sferą intelektualną, z tłumaczeniem, jeśli on faktycznie, ten młody człowiek zrozumie, dlaczego to jest dobre, jeśli to połączenie jest, to wyrabia prawdziwą cnotę, jakąś doskonałość, jakąś sprawność, która sprawia, że ten człowiek będzie i sam szczęśliwy i innych będzie uszczęśliwiał. To prowadzi do doskonałości, to sprawia, czyni człowieka człowiekiem o dobrym charakterze, a przy jeszcze odrobinie łaski, pracy z góry, być może świętego. Natomiast jeśli tego nie ma, każde zaniedbanie takiej pracy wychowawczej prowadzi do jakiejś katastrofy, do jakiejś niepełnosprawności na poziomie charakteru. Tutaj wspomniałem o tych dwóch, ale naprawdę można by było wymienić jeszcze bardzo, bardzo dużo. Możemy spojrzeć na przykład na cnotę męstwa. Jeśli uczymy dziecko, że w obliczu trudności nie wolno się załamywać, że trzeba próbować, że trzeba podejmować tą walkę. Jeśli nie wiemy, jak sobie z czymś poradzić, to trzeba zapytać, ale nie wolno się poddawać. Jeśli taki nawyk wyrobimy w dziecku, no to mamy szansę, że ten człowiek w przyszłości będzie człowiekiem mężnym, będzie człowiekiem, który będzie pokonywał przeciwności.
A jeśli my zawsze nadskakujemy wokół dziecka i wszystko robimy za nie, i każdy najdrobniejszy szczególik, o już tutaj my pomożemy, my poprawimy, my podniesiemy, my zrobimy, my wykonamy, no to właśnie wychowujemy człowieka, który będzie miękki, który nie będzie w stanie żadnej przeciwności pokonać, który cały czas będzie oczekiwał, że inni za niego przeciwności pokonają i będzie oburzony, że inni tych przeciwności za niego pokonać nie chcą. Bo też takie dziecko nauczy się tego, że trzeba popłakać, potupać nóżką i już ktoś rozwiąże za niego ten problem. No i tu później mamy takich dorosłych, którzy w obliczu problemu płaczą i tupią nóżką po to, żeby ktoś inny za nich problemy rozwiązał. Kwestia sprawiedliwości, szacunku wobec własności. Tutaj również to dziecko trzeba uczyć i tego, że jeśli ono coś ma, że to faktycznie jest jego własność i z drugiej strony trzeba szanować i tą jego własność i własność na przykład rodzeństwa. Nauka tego jest bardzo ważna. Ten szacunek wobec tego, co człowiek posiada, nauka dbania o to, co człowiek posiada, to są umiejętności, które znowu sprawiają, że w przyszłości będziemy mieli szansę mieć do czynienia z człowiekiem szlachetnym, człowiekiem sprawiedliwym, człowiekiem, który szanuje cudzą własność i szanuje swoją własność. Natomiast jeśli tego nie ma, jeśli dziecko albo jest właśnie zarzucone tysiącem zabawek, wszystko mu się należy, wszystko ma, nic szanować nie musi, no to znowu tak wyrabiamy człowieka, o jakim mówiłem przed chwilą. A więc dyscyplina. To jest to słowo klucz, ten drugi punkt, o którym wspomniałem na początku, czyli wyrabianie pewnych nawyków, to odbywa się poprzez pewną dyscyplinę. A więc jasno określone oczekiwania. Oczekuję od ciebie takiego i takiego zachowania, za takie i takie zachowanie będzie nagroda, za takie i takie zachowanie będzie kara. I później konsekwentne, ale spokojne realizowanie tego. To jest rzecz fundamentalna, nie jedyna konieczna. Bowiem jeśli dziecko samo nie zrozumie, dlaczego to jest dobre, oczywiście stosownie do wieku, to wtedy skończy się to tylko na tresurze i znowu to się nie uda. Natomiast jeśli te dwa aspekty są połączone, współgrają ze sobą, to mamy szansę wychować człowieka doskonałego, człowieka rozwiniętego, człowieka panującego nad sobą, gotowego do pokonywania przeciwności, człowieka wolnego i silnego. I tego nam wszystkim życzę, abyśmy takich ludzi wychowywali, ludzi wolnych i silnych, ludzi nie chylących czoła przed byle kim, nie uciekających przed problemami, ludzi wolnych i silnych. Bo taki człowiek stanowi idealny materiał na przyszłego świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.